Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę Twoją odkupił świat. Stacja pierwsza. Jezus skazany na śmierć. Ciężko jest przeżyć niewdzięczność, bolesny jest niesprawiedliwy werdykt. Aby nas odkupić, musiałeś, Panie, usłyszeć na krzyż z Nim, a chciałeś dobra, leczyłeś ich synów, dawałeś chleb, wskrzeszałeś umarłych. Wyrok musiałeś otrzymać, by ożywić znieczulicy nasze oziębłe serca. Stacja druga. Jezus bierze krzyż na ramiona. Chrystus skazaniec wziął krzyż. Czasem, gdy wszystko się układa, nie czuje się, że trzeba nieść krzyż. Ale gdy podejmie się decyzję, raz na zawsze poczujesz krzyż i jego realność, mimo że nic się nie zmieniło. Zmieniło się, bo już z Chrystusem idziesz. Panie, pomóż mi nieść krzyż. Stacja trzecia. Jezus upada po raz pierwszy. Stale ktoś z idących drogą życia upada. Zaplątani w podwójną miłość, chorujemy na raka egoizmu, zaślepieni blaskiem rzeczy. To my, Jezusie, wyciągamy ręce, aby uchwycić się czegoś, obsuwamy się jeszcze niżej, a spotykamy Ciebie przygniecionego krzyżem. Podnieś nas, ludzi. Stacja czwarta. Jezus spotyka swoją matkę. Dlaczego nie krzyczysz, nie rozpaczasz, Maryjo? To Twój jedynak. Może ból i prośba Twego matczynego serca uratowałyby jego życie. Ale Ty, Matko, pamiętasz także o nas, którzy żyliśmy, żyjemy i żyć będziemy. Najlepsza Matko, spalona bólem, przez łzy na twarzy ofiarujesz za nas swego Syna. Stacja piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga Jezusowi nieść krzyż. Wymawiał się od tego, by wymienić z Tobą pod ciężarem krzyża. Widział w Tobie Chryste, zbrodniarza niegodnego, by za Niego tracić siły. Oddaleni od siebie, rozłączeni w swych wysiłkach, niech szukamy Twego zmęczonego wzroku, by złączyła nas w jedno solidarność biednych i zamożnych, słabych i silnych, szczęśliwych i zrozpaczonych. Stacja szósta. Weronika ociera twarz Jezusa. Potrzebowałeś, Chryste, ciepła, pomocy, otarcia ze szpeconej krwią i kurzem twarzy. Zostawiłeś odbicie Twego oblicza, w które ciekawi wpatrujemy się do dziś. Rzadko odnajdujemy ślad współczującej miłości, którą Ty przyjąłeś, by stale się działa. Przypomnij nam o niej. Stacja siódma. Jezus upada po raz drugi. Jest twardy, otwiera na nowo rany biczowania, belka krzyża gruchocze tkanki umoczonego ciała. Ty, Bóg, znów upadasz wobec tłumu, by uratować nas zapatrzonych w swoją gwiazdę, zaślepionych uczonością, swoją rolą w życiu. Najpokorniejszy, zmiłuj się nad nami. Stacja ósma. Jezus upomina niewiasty. Łzy płyną po twarzy, przysychają. Czas powoli każe zapomnieć o bolesnych wydarzeniach. Spojrzałeś, Panie, na kobiety i próbowałeś im wytłumaczyć,
że cierpisz, aby wesprzeć nasze wysiłki w odnawianiu siebie. Stała przemiana nie zasycha jak okazyjna łza i oto modlę się do Ciebie, Chryste. Stacja dziewiąta. Jezus upada po raz trzeci. Czy aż takiego trzeba było zmasakrowania, abyśmy stali się ludźmi o ludzkich sercach, kochających braci, o ludzkich oczach, które widzą potrzebujących, o ludzkich rękach, które podadzą chleb, pomoc i radość. Przebacz, Panie, zimne serce, zamknięte oczy, zaciśnięte ręce i otwórz je, Boże, ludzki prochu. Stacja dziesiąta. Jezus odarty z szat. Ani chwili wytchnienia w tych godzinach bólu. Już lekko przytchnięte rany otwierają się na nowo, gdy brutalnie zdzierają szaty z Ciebie, Chryste. A przyjąłeś to, by jeszcze była szansa na zgojenie ran, rozdartej miłości do Ciebie, rozbitego młodego małżeństwa, wyrzuconych z domu starych rodziców grzechu. Stacja jedenasta. Jezus przybity do krzyża. Że Chrystus został przybity do krzyża, to potrafimy zrozumieć i wyobrazić sobie. Zgadzamy się na to. Tak musiało być. Taka była wola Ojca. Z cierpieniem, które nas dotyka, trudną sytuacją, decyzjami krzyżującymi nasze plany, nie chcemy się zgadzać. A to też krzyżowanie i Twoja wola, miłosierny Ojcze. Stacja dwunasta. Jezus umiera na krzyżu. Śmierć raz dalej, raz bliżej nas. Boimy się, niepewni, kiedy będzie naszym udziałem. Stajemy pod krzyżem Twojej śmierci. Ty, Jezu, nie zapomniałeś o nikim z nas, gdy umierałeś, nawet o największych złoczyńcach. Oddając się w ręce Ojca, oddałeś nas, byśmy z nadzieją mogli żyć i umierać z nadzieją, że Ty na nas czekasz. Dziękujemy za Twoją śmierć. Stacja trzynasta. Jezus zdjęty z krzyża. Gdy ktoś powie, umarł mój Ojciec, przyjmujemy te słowa w milczeniu jako bolesny fakt. Dużo mówimy, próbujemy najwierniej odtworzyć tamtą chwilę, a zapominamy, że trzeba zamilknąć i upaść na kolana. Matka Boga trzyma w ramionach już zimne zwłoki Syna. Stacja czternasta. Jezus złożony do grobu. Dotykalny znak krzyż, tabliczka informująca, ile lat przeżył nasz przyjaciel, samotny staruszek, ojciec dwojga małych dzieci, młoda dziewczyna. Chryste, oddano Ci najlepszy grobowiec, założono kamień, bo wszystko się skończyło. Szkoda, że musiałeś zginąć, bo spragnieni byliśmy, jesteśmy Twego Królestwa. Mówimy tak, bo ciąży na nas kamień naszego niedowiarstwa. Panie, wspomóż moją wiarę. Stacja piętnasta. Jezus z martwych wstał. Nikt w taki sposób nie zwyciężył. Tak mogłeś tylko Ty, bo jesteś Bogiem, Panem życia i śmierci. Dałeś nam ufność w sens naszego życia. Pozwoliłeś uwierzyć, że miłość nasza się nie zestarzeje, bo dobro nie zginie, że będziemy żyć w Twoim Królestwie prawdy, pokoju i miłości.
przez Twe święte zmartwychwstanie zbaw nas pielgrzymujących do Ciebie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.